krótki, jakże zdawkowy, ale zarazem jakże klimatyczny wstępniak. Widzieliśmy tylko logo samych twórców, Activision, oczywiście każdy to raczej powinien kojarzyć, ale zobaczcie, w jaki sposób zostało ono nam przedłożone. Melancholijna melodia w tle, nawet troszeczkę taka jakby dekadencka, nakłaniająca do zadumy, do przemyśleń i logo prezentujące się jakby na starej, nadniszczonej zębem czasu kliszy filmowej. No coś pięknego! I właśnie tej filmowości spodziewałbym się po zaprezentowanym w tle tytule, którego to tytułu chyba nikomu nie muszę przedstawiać. W każdym razie tak mi się wydaje. Każde strzelaniny frontowe, jakimi są Call of Duty, ta potężna marka, powinien kojarzyć. Oczywiście jeszcze się nie przedstawiłem, pozwólcie, że w tym momencie to uczynię. Hej, cześć, siemaneczko, mam wszystkim ludziska, witam was bardzo serdecznie, oczywiście ja, czyli Grzechu 40, ponownie na moim skromnym kanale, tym razem w totalnie innym tytule growym. Chodzi o Call of Duty World War II. Jeszcze tego nie ogrywałem, chociaż Call of Duty doskonale znam. Trzeba przyznać, że dawniej byłem no, strasznie wielkim fanem, takim zatwardziałym, żeby nie powiedzieć wręcz takim fanatycznym fanem. Dla mnie te gry były kompletnie bezkonkurencyjne, podchodziłem do nich w bezkrytyczny sposób. Call of Duty 1 totalnie zawładnęło moim życiem, Call of Duty 2, no to była po prostu, to był szał ciał ludziska, to był sztos. W tamtych czasach to było absolutnie nieporównywalne z niczym wokół. Natomiast od tych sądnych dni wiele wody w rzekach upłynęło i muszę przyznać, że przez ostatnie lata to te Call of Duty już nie do końca odnajdują się, to znaczy w moich zainteresowaniach. Tak, to są gry, które skręciły w nie do końca dobrą stronę, moim subiektywnym zdaniem. Dawniej ja kojarzę Call of Duty z dwóch rzeczy. Po pierwsze, to były strzelanki frontowe pokazujące nam niewielkich, być może i niewiele znaczących, być może tam no nie były one mocno nastawione na fabułę i losy jakichś tam protagonistów, nie opowiadały jakiejś ważnej historii sobą, ale z drugiej strony zawsze prezentowały niewiele znaczące życie poszczególnych żołnierzy na potężnych frontach wojen, no na początku to głównie II wojna światowa, gdzie ogromne tryby frontów po prostu miażdżyły tych niewielkich ludzików, którzy totalnie w ustosunkowaniu do nich nic nie znaczyli. Były to takie małe, luteńkie mróweczki, prawda? I to rzeczywiście mnie zachłyskiwało. Poza tym Call of Duty też zasłynęło w tym, że w swoich czasach miało bardzo wielką filmowość, czyli właśnie, że gracz nie szedł sam na wroga, tak jak to było we wszystkich ówczesnych strzelankach, tylko że wokół wszystko się działo, wokół były inne oddziały, wokół była walka, wojna pełną gębą. To było coś cudownego. Druga kwestia jest taka, że gra no totalnie zawładnęła moim dzieciństwem z uwagi na to, że to był tytuł, który no był nieco bardziej otwarty niż te współczesne odsłony sagi. Miał pewne ścieżki do wolności. Jeżeli mieliście zdobyć miasteczko, to mieliście całą mapę tego miasteczka, mogliście przejść lewą stroną, prawą stroną, wybierać sobie kolejność zdobywania poszczególnych celów. Nawet te cele można było zdobywać na różne sposoby. Jeżeli mieliście dom, mogliście wejść piwnicą, od strony dachu, jakoś polem albo frontowymi drzwiami, zakradać się albo po prostu na ura przed siebie. To było fajne, to było naprawdę masakratycznie zarąbiaszcze, natomiast dzisiaj Call of Duty wyglądają zupełnie inaczej. Z tego co wiemy, to już nie jest gra frontowa, to już nie jest gra o konfliktach zbrojnych, tylko bardziej gra o agentach 007, o super oddziałach, super żołnierzy, którzy mają nieprawdopodobne zdolności, nieprawdopodobne rzeczy dzieją się na ekranie naszych monitorów, fascynujące wydarzenia, zawalające się statuły wolności, eksplodujące wieże Eiffla, bomby atomowe, mafia, helikoptery, mosty zwożone, 10 eksplozji na każdą sekundę. No, przesadzone to jest po prostu. To jest po prostu przesadzone. Inna kwestia, że w dzisiejszych czasach no to Call of Duty niestety stało się bardzo liniowe. Tak, tam już nie ma żadnej dowolności, macie jedną ścieżkę, po prostu jedną drogę. Chcesz iść w lewo, niewidzialna ściana, chcesz iść w prawo, niewidzialna ściana, dealuj z tym, człowieku. Dawniej tak nie było i ja lubiłem te stare, oldschoolowe Call of Duty. Dzisiaj? No dzisiaj zasiadamy do kolejnej odsłony. Call of Duty World War II to jest taki pokłon w kierunku tych oldschoolowych strzelanin, przepraszam. Dlaczego? Dlatego, że z tego co wiemy, po Call of Duty 1, 2 i 3, no to saga odeszła od warunków II wojny światowej. Odeszła w zupełnie inne ryty, zaczęła prezentować wyimaginowane konflikty zbrojne, futurystyczne konflikty zbrojne, współczesne konflikty zbrojne, zimną wojnę i tak dalej, i tak dalej. Natomiast po wielu, wielu latach twórcy postanowili powrócić do, można powiedzieć, takiej podwaliny, do swoich korzeni, czyli do konfliktu drugowojennego. Czy im to wyszło? Na dobre, tego nie wiem, ale bardzo mocno chcę się o tym przekonać i myślę, że bardzo solidnie sobie tą grę podsumujemy pod sam koniec. Na razie daję jej potężny kredyt zaufania i podchodzę do niej z otwartym umysłem, to znaczy nie skreślam jej dlatego, że to jest nowa odsłona, nie skreślam dlatego, że po raz kolejny może mnie uderzyć agent 007 i przy okazji no widowiskowość do pożygu. Tak więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Oczywiście to też nie jest najnowsza odsłona całej sagi, dlatego, że ona pochodzi bezpośrednio z roku pańskiego 2017, no ale chyba wszyscy się zgodzimy, że jest to w miarę nowy tytuł. Wszystko w nim mam ustawione na najwyższe, więc zobaczymy, jak to pięknie się będzie prezentowało. Spodziewałbym się ogromnej filmowości, takiej rodem z Szeregowca Ryana i tym podobnych akcji, więc mam nadzieję, że się nie zawiodę. I spodziewałbym się też jakiejkolwiek zgodności historycznej, to znaczy bardzo ciężko przeżyłem moją przygodę z Battlefieldem 5. Gdzie wiecie, co się działo, mieliśmy na przykład, no, swastyka wycięta 100%, nie było czegoś takiego w II wojnie światowej, Niemcy przedstawieni jako prawilne ziomeczki, w zasadzie bardzo dobrzy ludzie, którzy nie wiadomo czemu tą całą wojnę zapoczątkowali, bo przecież tacy dobrzy byli, chociaż już tutaj widzę niezgodności historyczne, więc... No nie wiem, jak to będzie. Nie wiem, czy widzieliście, ale gościu przed chwilą... Zaraz to się pojawi, bo to jest zapętlone. Gościu przed chwilą trzymał Tommy Gana na froncie II wojny światowej. Niby spoko, bo Thompson się tam pojawiał, to jest okej. No o tym być może jeszcze powiem też podczas gameplayu, natomiast no nie do cholipki ciasnej jasnej z takim magazynkiem. No tutaj był magazynek typowo bębnowy, to amerykańska mafia w latach 30. stosowała takie magazynki, nie na froncie. No zobaczcie, no. Takich magazynków w ogóle nie było na froncie, one były zupełnie inne, prostokątne, żeby były bardziej użyteczne i można ich było wiele upchać do każdej kieszeni soldata, do każdej kieszeni żołnierza. Więc już widzimy niezgodności historyczne. To nie wróży najszczęśliwiej. No ale kończąc o Battlefieldzie 5, zaraz przejdziemy do autentycznego gameplayu. Tak jak mówiłem, ciężko przeżyłem tamtą grę. No, Niemcy zostali przedstawieni w jakiś taki przekarykaturyzowany sposób jako bardzo dobrzy ludzie, walczący heroicznie o swoją sprawę. Do tego jeszcze dodajcie powycinane różne rzeczy. Niemcy do siebie, jacyś tam oficerowie Wehrmachtu, salutowali w sposób typowo amerykański, nawet nie było hajlowania, nie było niczego. Adolf Hitler został w ogóle totalnie wycięty, jako anonimowa, amorficzna siła został zaprezentowany. Nie wiadomo, kto to był, bo nawet nie powiedziano, że to w ogóle był Hitler, tylko jakiś taki tajemniczy pan, więc... No kurde, źle się dzieje w państwie duńskim w dzisiejszych czasach. No zobaczymy, jak się będzie działo w tej grze, chociaż ten magazynek troszeczkę napawa mnie przestrachem. No dobra, abstrahując od samej zgodności historycznej, już też widziałem, zdaje się, bo tutaj ja troszeczkę gameplayu obejrzałem tam pierwszą minutę, żeby ustawić poziom głośności. Dzisiaj nagrywam tylko ten jeden materiał, jeżeli poziom głośności będzie na złym poziomie, to znaczy zbyt głośny albo zbyt cichy, no to w tym momencie piszcie w komentarzach, chociaż nawet nie musicie tego pisać w komentarzach, sam to zobaczę po tym pierwszym materiale i potem to rzecz jasna postaram się odpowiednio skalibrować, ale już na tym początkowym filmiku widziałem jakieś takie pewne niesnaski, to znaczy prezentują nam w opisie, że rok 1939, że wojna się zaczęła i jakiś tam napisek, czy tam zdanie, już do końca nie pamiętam, że Hitler uderzył swoją maszyną wojenną na zachodnią Europę. No... nie... bo w 1939 to uderzył na środkową Europę? Albo z perspektywy zachodniej to choćby, nie wiem, na wschodnią Europę, ale na pewno nie na zachodnią! Chyba, że ja inną historię znam, no to nie wiem, może się muszę douczyć. Tak czy inaczej, co bym... chciał, czego bym oczekiwał od tej gry i czego się obawiam. Powiem wam tak, to co wiem na razie, ja nie widziałem żadnych gameplayów z tego tytułu. W ogóle nie wiem, jak to może wyglądać. Już widzę, że będzie słynne lądowanie na plaży w Normandii, plaża Omaha, bo to było widać to widać na tych screenach, tak, z tyłu. Ta tapeta, która się tutaj rusza, nam to prezentuje. Natomiast to co wiem na temat tej całej potężnej gry, to jest przede wszystkim to, że tym razem nie będzie podziału na różne kampanie. Call of Duty 1, 2 i tym podobne miały tą rozdziałkę, to znaczy były załóżmy 4 misje w Rosji, gdzie walczyli, no w Związku Radzieckim, gdzie walczyliście w mrozach Stalingradu, 4 misje w Afryce Północnej, wiecie, Afrika Korps, El Alamein i tak dalej, 4 misje we Francji, potem misje w Niemczech, więc tak człowiek skakał, przez to nie mógł się wczuć w żadnego bohatera, czy życie poszczególnych żołnierzy, to było takie bezosobowe, ale z drugiej strony bardzo widowiskowe, bo cały czas się zmieniał anturaż wokół nas. Natomiast z tego co słyszałem, to Call of Duty jest troszeczkę inaczej poprowadzone, to znaczy prezentuje losy konkretnej grupy żołnierzy, autentycznej grupy żołnierzy, która to jednostka istniała, to był 16 pluton piechoty, ale o tym jeszcze będę mówił, tak więc o tym jeszcze sobie poopowiadamy w gameplayu i skupiamy się na życiu tych poszczególnych ludzi, przez co nie będzie tego przeskakiwania pomiędzy różnymi frontami. Czy to dobrze, czy to źle? Dla niektórych z pewnością źle. No bo nie będzie takiej różnorodności. Dla mnie powiem, że to może być coś bardzo fajnego i tego bym raczej oczekiwał po takich strzelankach, to znaczy być może dzięki temu zwiększy się filmowość, być może przedstawią nam jakąś fajną, ciekawą historię poszczególnych ludzi, być może się z nimi utożsamimy dzięki temu, być może się wczujemy w ich życie, być może chwyci nas to za serce i rzeczywiście nakłoni do jakichkolwiek kontemplacji, więc tego bym sobie życzył, zwiększonej filmowości, czegoś jak rodem z Szeregowca Ryana, bo graficznie tytuł to jest sztos. Graficznie to już widziałem, to po prostu crème de la crème, to będzie po prostu miodek, no, ale zobaczymy jak to jeszcze będzie wyglądało historycznie. Dobra, w takim razie cię świeżymy, jedziemy z tym koksem, kampania D-Day, dokładnie, o tym co to znaczył ten skrót D-Day, dlaczego akurat D-Day i tak dalej, była nawet kiedyś taka gra D-Day, ale o tym będę opowiadał niebawem w gameplayu. 6 czerwca 1944 roku, czyli już wiemy do czego to nawiązuje, oczywiście lądowanie na plażach Normandii, tych plaż było dużo, to nie jest tak, że to ogólnie była Omaha, chociaż wszędzie Omaha jest prezentowana, ale o tym też będę jeszcze mówił. No i co? 6 czerwca 1944, D-Day. Desant jest w Normandii. Będziemy odbijać Francję nazistą. Tak jest. No. No to nawet ja bym chciał. Wróć do gry, zrestartuj. Nie, halo, ja bym chciał dalej. Ej, ja to mogę... Rozpocznij misję, no tak. A, dobra, bo ja... Okej, dobra, już. Everything is under control, rozumiem. No, zobaczyłem to, wróć do gry, nie bardzo wiedziałem o co chodzi i ja przed chwilą ustawiałem poziom głośności. Czyli zrestartuj misję, będziemy grali na poziomie normalnym, no tak, bo nie chcę padać jak ta lama. Będziecie mi potem gnębić w komentarzach, że Grzechu, ty znowu nic nie ogarniasz! A tak to będzie, Grzechu, ty to jednak jesteś kozak. No nie, no tak to akurat mi nie piszecie, ale kto wie, może się kiedyś doczekam. Zatem poziom normalny. O, widzicie? 39 rok i mają napis. Na Europę Zachodnią zaatakował Hitler, a wschodnia to nie wiadomo gdzie. W tę najczarniejszą godzinę musimy zebrać nasze siły i dać odpór ciemiężycielom. Walka z nazizmem będzie ciężką próbą, lecz z naszymi sojusznikami wyjdziemy z niej zwycięsko. This day is set upon a mighty endeavor, a struggle to preserve our civilization and to set free a suffering humanity. Our sons, pride of our nation, lead them straight and true. Their road will be long and hard. Men's souls will be shaken with the violences of war. In this hour of great sacrifice, we shall prevail. Tego filmu do tej pory nie oglądałem, to pierwszy raz był i powiem wam szczerze, no ciary mam. Ciary mi się pojawiły Gęsią skórkę mam na całym ciele, więc sztosik. 6 czerwca 1944 roku. Bracie, gdybyś tylko tu był. Atakujemy jakąś plażę, nawet nie wiem jak się nazywa. Mamy odbić Francję z rąk nazistów, ale na razie głównie czekamy. Muzyka też super, bardzo mi się podoba. Więc mówi, że chce mój zegarek, a ja myślę... Na co mu kurwa mój zegarek? To przecież kapitan drużyny futbolowej, odwracam się. Większość moich kumpli ze szkolenia jest ze mną na statku. Wszyscy mają Pietra, ale nikt tego nie okazuje. Na początku nie znosiłem Zusmana, ale teraz to jest chyba mój najlepszy kumpel. Ciągle szuka tarapatów. Gdyby nie to, że wojna już trwa, próbowałby rozpętać swoje. Poza tym potrzebuje palców, żeby zrobić zdjęcie roku. Stiles chce po wojnie być fotografem dla magazynu Life. Jest trochę podobny do Clarka Kenta, ale kiedy zdejmie okulary, to zmienia się w krótkowidza. A Jelo to weteran, chociaż moja mama nazwałaby go nieco prostackim. A, podnieśmy nieco stawkę. Święty Michał to patron żołnierzy. Dba o mnie od czasu Kasserine. Zusman 3 razy w 10 sekund i jest twój. No nie wiem. O, zawsze możesz spękać. Stawiam na Zusmana. Oczywiście. Okay. Kabar 1217. Licz po prostu czas. Wracając do tematu. Z kumplami wbiliśmy się na partyjkę pokera urządzoną przez futbolistów. Znajomi pokazywali mi na migi, jakie karty mają inni. Trzeba było zobaczyć minę tego frajera, kiedy wygrałem. Gotowy? Mm? Tak to jest, jak się próbuje kandować kanciarza. Właśnie tak. Ale panie, a Jelo bije się, jakby było ich dwóch. A mówiła, żeby nie podawać ręki Żydom. Wczoraj w nocy śpiewała inaczej. A bucem to on jest za 6. A tam na co komu durny wisiorek. Tobie się przydawał. Znajdę sobie coś lepszego. Prawdziwe trofeum. No to powodzenia. Ej! O 18 odprawa, spóźnimy się! Ja nas ochronię, Daniels, spokojna głowa. Odprawa zaraz się zacznie! Co wy odwalacie? Jest też sierżant Pearson. Gość do rany przyłóż. Myślisz, że jesteś wyjątkowy? Szkopy zeżrą cię na śniadanie! Nie ma mowy, sierżancie. Jesteśmy ciężko strawni. Zważaj na słowa, Zusman. Za mną! Mam chwilowo farta. A więc co by się nie działo? Trzymaj się blisko. Najpierw Normandia, a potem Ren. Damy radę, Daniels. Powiem tak, ogólnie kasenka fajna, no spolszenie też spoko, natomiast ten sierżant Pearson trochę przesadził, to znaczy no kontekst taki nie był, żeby się tak wydzierać. Z naszymi sojusznikami wyruszamy na operację o niezrównanym znaczeniu. Naszym celem jest zdobycie przyczółka w Normandii i odparcie niemieckiej agresji, która terroryzowała Europę przez ostatnie 4 lata. Tylko my stoimy na drodze ciemności pochłaniającej świat. Tu nie chodzi tylko o zbieranie laurów za życia. Jeżeli zwyciężymy, to nasz triumf zostanie zapamiętany przez cały świat na niezliczone pokolenia. Mówię tu o chwale, żołnierze. Wiecznej chwale. Pułkownik Davis umie przemawiać. Ma gadane. Zupełnie jak trener Johnson przed meczem z Austin w święto dziękczynienia. I pamiętasz, przegraliśmy wtedy 42 punktami. Jezu, Jezu, jaką ta gra ma grafikę? Porucznik no kurde, ma patrzenie na Pearsona. Trzyma go krótko. Ale jeśli Pearson zerwie się ze smyczy, to już po nas. Od kiedy mogłem utrzymać w rękach broń, chciałem być taki jak ty, Paul. Nigdy nie było łatwo ci dorównać. Ale niech mnie diabli, jeśli nie spróbuję. Więc teraz lub nigdy. Hej, chciałbym zwrócić do takiej. Poczekaj, aż trafimy do Paryża. Sporo nas dzieli od Paryża. Pamiętajcie, żadnego okopywania się na brzegu. Musimy nacierać. Nie wychylać się i nie zbijać w grupy. Pamiętajcie, czego was uczyli, a dacie sobie radę. Z dumą poprowadzę was do boju. Zawsze i wszędzie. D-Day. Tak jest. Boi się szeregowy? Nie, ser. A powinien. Daniels, masz ognia? To jasne. Śmiesznie jest widzieć przy tych żołnierzach ekwipunek, którym ja też dysponuję z tamtego okresu. Takie same zapalniczki, ten sam nóż bojowy, podobne hełmy. Też to wszystko mam tak typowo w celach kolekcjonerskich. No dobra! Na ziemię! Na ziemię! Ale kurde, jaka grafika! Słynne lądowanie w Normandii. Nie mogło tego zabraknąć. Nie! Trzymamy się misji! Lądujemy! Zdryfowaliśmy! Nie widzę żadnych oznaczeń! Słyszałeś porucznika? Cała naprzód! Uwaga! Wow! Dium! Trzymajcie się! Ho, ho, ho! Panie kochany! Kurwa! Jakieś 200 metrów! Damy radę, chłopaki! Jakieś 20 sekund! Chyba. Może. Nie wiem. Może nie. Rozwalcie ten drut rurą Bangalore! Ta jest! Zaczyna się! Patrzcie, jak ma broń zabezpieczoną. Ale kurde, jaka grafa! Wow. No taki szeregowiec Ryan. Dosłownie. I te flaki, i to wszystko, no. Grubo. Nie, żebym się cieszył ze śmierci innych osób, ale po prostu jak to pięknie wygląda. Szeregowiec Ryan w 100%. Dobra, mamy klasyczną plażę francuską, oczywiście Festung Europa, czyli twierdza Europa umocniona z tego, co widzimy. Pięknie. Weź Bangalora i dostań się do wału! Musimy kierować się do bunkru! Chociaż kurde, nie wiem, czy ta gra mnie czasem nie zagłusza, no ale to się zobaczy po tym odcinku. To jest twoje zadanie! Podnieś ten ładunek! Tak jest! Sir, yes sir! Bangalore! O Bangalorze też wam powiem. Nazwa trochę dziwna, ludziska. Tak naprawdę... Tak jest! Były to ładunki wybuchowe w tubie, no tak to można nazwać. W takiej tubce niczym chipsy Pringles, tak? Chodziło o to, żeby wysadzić za ich pomocą druty kolczaste pod ostrzałem, tam gdzie nie moglibyśmy tego zrobić. Oj, oj, tu będzie osłona, to moja osłona jest. Ja to czuję w łoczniku. O kurde, ty. Ohohoho. Ale jak to wygląda? No nie, ja nie jestem przyzwyczajony do gier, które są takie ładne fizycznie. Nic tam nie widzę, ale kurde, zobaczcie na to pole bitwy. Ojeje. Chociaż już się mogę do pewnej rzeczy doczepić, mianowicie do usytuowania tych zapór przeciwczołgowych. Te słynne potężne stalowe X-y, czyli zapory przeciwczołgowe, które tutaj widzimy, powinny być rozesłane w losowy sposób po całej plaży, dlatego że tylko i wyłącznie w takiej formie pełniły swoją funkcję, czyli czołg nie mógł przejechać. W momencie, gdy były tak zgrupowane jak tutaj, w poszczególnych miejscach, no to po co by fizycznie były na plaży, skoro każdy czołg je może ominąć, tak? No tak na logikę, nie? Może za dużo wymagam, ale no... Mnie takie rzeczy rażą, okej? Ja się czepiam. Dobra, mogę podnieść może zamian pistolet... Ho, ho, ho! Będzie coś dobre. Mogę coś podnieść w zamian za ten pistolet? Pindoletun. Chyba nie. Dobra, nie będę kombinował, bo to chyba trzeba na razie po prostu biec przed siebie. Na razie tutaj muszę przeżyć. To chyba... A właśnie, w tym Call of Duty jeszcze jest taki akcent, mianowicie widać tą oldschoolowość. Oni typowo chcieli odejść w takie ryty, chcieli nawiązać do swoich korzeni, czyli macie pasek zdrowia. Nie ma samoczynnego respawnu tych właśnie hapeków, tak jak w tych nowszych odsłonach Call of Duty, co prawdę mówiąc kreowało troszeczkę głupi gameplay, bo tak człowiek latał jak ten łosoś, wiedział, że i tak zaraz mu się zdrowie zregeneruje. Tutaj, idąc w rycie tych oldschoolowych gier strzelanych, nie ma paska zdrowia, który się odbudowuje, jest po prostu pasek zdrowia, który trzeba sobie zwiększać, leczyć się i to jest super, to mi się strasznie mocno podoba. Ty się nie chowasz? Nie żeby coś, ale no ogólnie to... Dor. Chyba strzelają, wiesz? Ty się nie boisz, ty masz stalowe gacie. Dobra, rozumiem, jesteś po prostu BDS-em, jesteś koksem, nie? No na razie bardzo to jest bliźniacze do Szeregowca Ryana, ale to dobrze, dobrze, lubię ten film. Daniels, użyj rury, będę cię osłaniał! Kiedy się przebijemy, lecimy do bunkru! Tak jest! Rura Bangalore wynaleziona w 1912 roku, więc jeszcze przed I wojną światową, tak naprawdę przez brytyjskiego sapera, ale w Indiach. I stąd ta nazwa. Co mam zrobić? Ale co? Nakieruj... God damn it. O Jezus! O, całe szczęście. Całe szczęście potrafiłem, okej. To było dziwne. Biegnie! Biegnij, malina! Ale ta gra jest piękna! Jaka grafa! O, to jest Niemiec! Oj! Aha, to nie był Niemiec? Tak po mundurze myślałem, że nie wiem. Czyli super, okej, oficjalnie kampania została rozpoczęta, pierwszy człowiek, widzimy dlaczego ja nie zostałem żołnierzem, tak? W takiej sytuacji pierwszy człowiek, którego bym zabił na froncie, to byłby mój. No to jestem ja, tak? To jestem typowy ja. Więc nie ma tutaj żadnego zaskoczenia, cały czas potrafię lamić. Dobra, nie, to był Niemiec, tylko... to ja nie zlamiłem. Przepraszam bardzo, wróć, ja nie zlamiłem, to Niemiec był. Tylko, że ja musiałem jakoś rykoszetem trafić mimo wszystko swojego. Nie trafiłem tego Niemca. Oj, o Jezus. O kurde, nie mam hapeków, ja nie mam hapeków. Nie mogę się odestaurować ze zdrowiem. Kochany panim. No, graficznie to już widzę, że to będzie sztosik, ale taki sztosik po waflu mocny fest. To znaczy, no, takich sztosików to mało jest. Mało naprawdę. No, o jacie, no super. Dobra, teraz mogę zmienić broń, to weźmiemy coś za pindolet. Tego się zawsze wymieniało, bo to jest takie gówno, wiadomo, startowe. Czy są gdzieś apteczki na przykład? Nie wiem jak je zbierać w ogóle, gdzieś pewnie są rozesłane. Jesteś ranny, kryj się, no fajnie, a my się chciał wyleczyć. Nie wiem czy mogę. Dobra, jakby się... O, widzisz, C, czyli standardowe sterowanie. Oj, przepraszam! Szlak, myślałem, że tu Niemcy będą... Okej, apteczki 6, no dobra, to się można do tego przyzwyczaić. Fajna animacja, realistyczny sposób. Dobra, żyjemy! Dobrze, przepraszam. Człowiekiem jestem, nic co ludzkie nie jest mi obce, również zakrztuszenie się, jak się okazało. Tyle! Zabić tych fryców! God damn it! Jestem śmiercią wcieloną. Ale się będę bawił podczas tego gameplayu, pojęcia nie macie, no po prostu nie mogę. Na razie powiem wam szczerze, jestem totalnie zafascynowany. Ciekaw jestem, czy mi się te odczucia szybko nie zmienią, czy na przykład nie pojawi się zniesmaczenie w związku właśnie z jakimiś niekonsekwencjami historycznymi czy coś, nie wiem. Ale na razie kurde mać, no 10 na 10 i to takie bardzo po waflu mocne fest. No, natomiast zacząłem mówić o rurach Bangalore. Ładunki wybuchowe w puszce, tak naprawdę w takiej tubie, wynalezione przez brytyjskiego sapera w roku pańskim 1912. Mam grenadę, Wachnela? Mam! Rzucam granat! W dupę jego mać! Dobra, dawaj mi garanta. Oj, co jest, co jest? Umiejętność oddziału, eliminuj wrogów. Nie doczytałem! God damn it, będę musiał na let's playu doczytać na materiale. Może się nawet jeszcze podleczę. I ludziska, brytyjski saper, który tak naprawdę żył i mieszkał na terenie Indii. I ta nazwa, rura Bangalore, pochodzi bezpośrednio z nazwy miasta w Indiach, Bangalore. Taka może dziwna ciekawostka, ale autentyczna. No dobra, tutaj to raczej nie przejdę. A tam z kolei szczylają. Wow! Nic z nich nie zostało! No ja tak myślę. Przepraszam, że się tak chichram jak jakiś debil, ale po prostu no tak to pięknie wygląda. No nie mogę. Dobra. I sznela granadem! Iś waźnyś pancer, jawol! Nie wiem co powiedziałem, nie jestem Niemcem. Nigdy nie byłem. Wiem, dziwne, ale naprawdę nigdy nie byłem Niemcem. O kurde. Ale to normalnie, po tych wszystkich starych, oldschoolowych Call of Duty, powiem wam szczerze, powrócenie do takich korzeni, jakie to jest diablo przyjemne. Naprawdę, naprawdę przyjemne. Apteczkę mówisz, dobrze, wszystko się przyda. Ale headshot poleciał. Headshot. Monster kill, double kill. Dobra, ja se tutaj przejdę. Ja sem nie toperek. Czy tutaj będą jakieś znajdźki? Ogólnie muszę szukać, szperać, chociaż zawsze te znajdźki w takich grach jak Call of Duty odgrywały niewielkie znaczenie. Fajne jest to, że chociaż to jest nowa gra, to sterowanie się totalnie nie zmieniło. To znaczy typowe Call of Duty wszystko pod... O kurde! Ej! No to mnie trochę zaskoczył. Można wskoczyć w stare, doskonale znoszone kalosze, żeby nie powiedzieć papciuchy, dlatego że wszystko jest tak samo jak było. Każdy klawisz... Oj, zły moment! Dobrze, że pomogłeś! Co ci Niemcy tacy, kurde, chętni do umierania, no? Widać, czują, że to kres ich kraju! Bunkry też super zrealizowane, bardzo mi się podobają, bardzo takie realistyczne i... No ładnie, ładnie to wszystko wygląda, naprawdę bardzo ładnie. Dobra. Grzechu, zepnij poślady, może graj. A to dziwne, że słyszeli strzały za swoimi plecami, się nie zorientowali, że ktoś może za ich pleców nadejść. Ale co ja tam wiem. Wow, coś mi się myszka rozłącza, to jest dziwne. Jesteś nasz? Nasz. Bo ty wiesz, ja potrafię strzelać do naszych, więc... Gdybyś wątpił, to nie testuj. Nagle się tak cicho zrobiło. Jakoś tak... Zbyt cicho. Ty jesteś medykiem i co, ty mi apteczkę dasz? No daj apteczkę. Apticzku! Nie, chyba nie bardzo. A może już mam max? Nic ci nie jest! Dobra. Na razie gra chyba jest dosyć liniowa, chociaż powiem szczerze, za bardzo tego nawet nie odczuwam. Jestem zbyt zaaferowany zarąbistością tego tytułu. To są nasi też. Trzeba strasznie uważać, bo pełno naszych wszędzie jest. Granarem! Chyba źle rzuciłem. Granarem! Dymny? Granat dymny, no dobra. Granat dymny! A bo oni są w okienku, to niewiele mogę zrobić. Ruchy powiadasz, no dobra. Nieźle wyszło. Wow, goddammit. Dobra. Chociaż nie, taka broń na walce w takim dystansie chyba nie jest najlepszym wyborem. Ale garant to jest garant, no kurde, to jest taki klimatyczny. To jest po prostu esencja klimatu II wojny światowej. Patrzcie jakie... Ale super padł. Wow, Niemiec czy nasz? Niemiec. Fajnie padają, widać, że jest po prostu detekcja trafień. Jak trafię go w klatkę piersiową, to się trzyma, potem chwyta się za tą klatkę piersiową. Jak go strzelę w gardło, chwycił się za gardło, tak jakby się naprawdę dusił. Ekstra, super animacje. No póki co jestem totalnie zachłyśnięty tą grą. Powiem wam szczerze, niełatwo będzie mnie teraz nie smaczyć nią, ale to jest możliwe, więc... Na razie jeszcze... Co ty godosz? Synek! Do kogo ta gadka? Klejbary czy bryj? Tak jest! Oj, oj, oj! W dupę? A to nasz! Oj, 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 oj! Dziwne jest troszeczkę ta sztuczna inteligencja Niemców, że tak blisko podchodzą. To mi się takie dziwne wydaje, no bo... No ale może to jakaś taktyka. MP40! O, dawaj to, ale już. No to teraz mamy esencję tego klimatu. MP40. O, ja cię panie. Miotacze ognia. Uuu, flameflowery. Wchodzę! Wchodzę! Granat raczej zmarnowany. Uuu, faj. O! Fajny efekt granatu. Niby był daleko, ale wiecie, odłamkami dostałem. Super. Mi się podobało. Zikome hon home! No homo! Znaczy, że ja nie jestem, jakby kto pytał. Wow, w rękę mu strzeliłem. Ostatnim pociskiem. O, widzisz! Czyli niby utrudnienie z apteczkami, ale w praktyce widzę, że to nie będzie specjalnie trudne, bo cały czas dostaję od swoich te apteczki, więc no to bardziej taki smaczek niż rzeczywiście zmiana mechaniki na to, co było kiedyś, bo dawniej nie było w oldschoolowych grach czegoś takiego, że pobratymiec cię wyleczy. W każdym razie ja nie wspominam czegoś takiego w pierwszych Call of Duty. Może było, no to też stare czasy. Stary już jestem, umysł nie ten, mogę się mylić. O, moi. Przytrzymaj, dobra. No i co? Meine Flutem! Niemcy. Jaki hetrocik. O, ale to będzie miodne. Ty, Germańcu, samozwańcu, gdzie ty tu chciałeś? Gdzie chciałeś? Co ty chciałeś, synek? Zastaj miolkę! Dobra, za dużo głupich tekstów puszczam, to się trzeba wczuć. Chociaż kurde, wczytu naprawdę się czuję. Bo... No klimacik... 10 na 10. I ta grafika. Coś cudownego. Ale liniowa jest. Na razie tak. Jest ta liniowość. Dobra. Może poopowiadam wam troszeczkę o ciekawostkach, to znaczy o samym lądowaniu w Normandii. To mi się głupie nie wydaje, tym bardziej biorąc pod uwagę, że to są takie właśnie realia oczywiście... A, to już jest trup. Realia oczywiście ludziska, słynne D-Day. Skąd była ta litera D? Może o tym wam poopowiadam. To tak naprawdę było oznaczenie typowo wojskowe. Niektórzy uważają, że oznaczenie wzięte od słów Doomsday, czyli sądny dzień. Jest to całkiem możliwe, natomiast faktem jest, że ogólnie, jeżeli chodzi o realia typowo frontowe, to znaczy o żołnierzy, oni często z takich oznaczeń korzystali celem określenia poszczególnych dat. To znaczy każdy dzień miał, każda operacja, która przypadała na jakiś dzień, miała swoje oznaczenie, jakąś literą, tak? Tak samo z godzinami, prawda? I na przykład, jeżeli byście przestudiowali dokumenty wojenne, frontowe, no chcę, daj. Dokumenty frontowe, to wyobraźcie sobie, że tak to właśnie wyglądało, że po tych dokumentach nie mogliście dojść do wniosku, o jaką datę chodzi, tak? Czyli w dokumencie było napisane, że załóżmy, dana operacja jest przewidywana na 3 dni plus D, prawda? I tak to było zapisane. Czyli, jeżeli byłeś Niemcem, wpadł ten dokument, albo jakaś transmisja przez radio w twoje łapiszcza, to nie wiedziałeś nic. No bo co to znaczy? 3 plus D? No nie wiesz, co to znaczy, nie? Natomiast to oznaczało, że coś nastąpi 3 dni po dniu D. Jeżeli wiedziałeś, co to jest dzień D i kiedy on nastąpi, no to w tym momencie wiedziałeś też, co to jest za informacja. To była dla ciebie jakaś realna informacja, natomiast dla wroga żadna. Tak samo się odliczało godziny, że na przykład ty masz coś zrobić 30 godzin po godzinie 0. No a co to jest godzina 0? No Niemiec nie wiedział, prawda? Myśmy wiedzieli, od jakiej daty i od jakiej godziny się to odliczało, więc tak to wyglądało. To chyba Niemiec jest. Zaraz za tym kartonem. Tam jest. Ale kurde. O ja cię panie, no. To jest coś. Przejdź naprzód. To jest jeszcze ży... Nie, to już nie żywe. A jeżeli bym strzelił... Czekaj. Jeżeli ja bym strzelił, takie proste pytanie, w kanister, bo specjalnie są podświetlone, to mi się podejrzane wydaje. Nie, co ciekawe, nie eksplodują. A to zdziwko, nie spodziewałem się. No to co? Oj, to jest kat... No, QTE, ja nie jestem dobry w QTE. Ty frycu, zasrany, aryjski. Ale nie dałem dupy. No strzelaj. O. No słabo. O kurde, niby klikałem. Ja nie lubię QTE, twórcy gry nie lubię, no. O, dziabaj fryco! Ła! Kurde! Co mam kliknąć? Nie widziałem! To nie będzie spoko. To już widzę, będę miał z tym problemy. Jeżeli takie animacje w grze się będą pojawiały często i gęsto, to niestety ja w ogóle nie jestem dobry w QTE. No dobra, na razie F. Niczym fiuntek. To jestem w stanie zapamiętać. Moja pamięć złotej rybki to przewidzi. I co dalej? Co mam kliknąć? Kółko w dół. Podchwytliwe. Kółko w dół to bym się nie spodziewał. Dobij go, bo jeszcze może wstać. Na 12. Dobra. Dalej, stary. Nie mogę iść. O w dupę. Zabierz mnie stąd, kurwa. Zabiorę cię stąd. Trzymaj się. Kurde. Rusz się, by przeciągnąć sojusznika. No dobra, ale dokąd? Ja nic nie widzę przecież. Do punktu opatrunkowego! Okej. Niedaleko w sumie, więc chyba damy radę. Ale ja nie mam broń. Aha, mam broń. Kurde! Kurwa! Nie mów tak brzydko! Ja nie mam ograniczenia wiekowego na filmach. Chociaż w sumie pewnie też mi się tak dar, jakbym zerwał kulkę. To jest w końcu wojna, więc co się dziwić. No dobra. Nie mam amunicji. O. Czysto. No dalej. To ma być kurwa czysto. Szóstka, by użyć apteczki. No chyba nie muszę na razie. Dobra, już niedaleko w sumie. Trzymaj się! Dasz radę! Chyba. A ja podobno amunicji nie miałem. A, czyli już mam. Jeszcze ktoś! Wow! No dobra! Szóstka. Na razie nie muszę apteczki używać. G! Odrzuć to gówno! No szlak! To też takie QTE było. Ja, tak jak mówię, ja w ogóle nie umiem QTE. To ja się zawsze nie spodziewam. Zawsze jestem zaskoczony tym. No. Niestety, taki... No taki mamy klimat, no. I też niespecjalnie lubię QTE. No ale dobra, to był granat, to jestem w stanie zrozumieć. Chyba już jestem niedaleko. No teraz to już jestem przygotowany. Kurwa! Możemy zejść tędy! Mam cię! Dobra. Mamy to! No bez jaj! Tym jednym pistoletem mam 40 Niemców pokonać! O-o! Czekaj! O mordę, wykrwawiam się! Przyciskaj ręce do rany! Pośpiesz się, ruchy, ruchy! Już niedaleko! No grubo. Półtonowo bym powiedział. Dobra, trzymaj się. Sanitariusz! Potrzebuję morfiny. Tylko tu nie mdlej. Czekają na nas dziewczyny w Paryżu. Serio? Pewnie, że tak. Ja... A może... dasz popatrzeć na swoją dziewczynę? Jaja robisz? No nie jezy. I tak się widzę. Odpocznę sobie tutaj. Nie. Tylko mi tu nie mdlej. Hej! Daniels. Jestem. Pomóż mi. Potrzebny mi pierdolony sanitariusz! Zajmę się nim! Zjeżdżaj! Zajmę się nim. Potrzebuję cię, Daniels. Posłuchajcie! Przy formie wzdłuż drogi stoi niemieckie działo! Walą z niego w plażę! No dalej! Wrócimy po ciebie! Sprawdź amunicję i granaty! Słyszeliście go! Zrób miejsce! Odsuń się! Idziemy dalej! No dobra, ale muszę was zasmucić, nie idziemy dalej, to znaczy na tym etapie zakończyłbym pierwszy mój materiał i styczność z tytułem, jakim jest Call of Duty World War II. Jeżeli chodzi o dotychczasowe podsumowania, tak jak mówiłem, jeżeli było zbyt głośno, na przykład gra mnie zagłuszała albo coś w tym stylu, musicie mi to wybaczyć, to był pierwszy klip, po tym materiale postaram się to wszystko odpowiednio jeszcze doprecyzować, natomiast cóż, też musicie mi wybaczyć, że tak się jarałem jak no nie wiem, prosie w truflowym lesie, czy po prostu dziecko w piaskownicy. No ale po prostu dla mnie to jest taka zabawa, taka radocha, ja tak lubię takie klimaty, tego typu właśnie gry, że no sztos, po prostu byłem totalnie zafascynowany, na razie jestem i taki mam odbiór tego tytułu. To znaczy są pewne zgrzyty, na razie takie niewielkie, powiedziałbym, na razie gra mi się bardzo podoba. Akcja, w której ja jednym pistoletem rozwalam 40 Niemców, kiedy z nim uciekam. Gdyby tych Niemców było trochę mniej, nie obraziłbym się, bo już mi to trąci małym realizmem, kiedy sam rozwalam 40 Niemców, ciągając jeszcze jakiegoś jednego faceta i to tylko z pistoletu. Ale dobra, trudno, to jest gra, okej, na razie jeszcze nie było przesady z tym. Bardzo mi się podoba realizm, bardzo mi się podoba... Ta grafika ludziska, to jest po prostu... No, to jest tak potwornie filmowe. Oni mają tak zarąbiście wykonane twarze i te mundury, i to oświetlenie, gra światło cienia, gra błotem, refleksy świetlne, zadymienie, eksplozje, bardzo realistyczne eksplozje granatów. Bardzo często w grach pokutuje takie przeświadczenie, że zresztą tak samo jak w Hollywoodzie, prawda, że jak jest eksplozja granatu, to musi być potężna kula ognia i tyle w temacie, ale to tak w ogóle nie wygląda. Kto widział, jak wybucha granat w realnym świecie, ten wie, że to jest po prostu... masa dymu, fala uderzeniowa i nic poza tym, i odłamki. I tak to tutaj też wygląda, strasznie mocno mi się to podoba. Strasznie mi się mocno podoba to, że kiedy rzuciłem granat w bunkrze, a potem do niego wszedłem, chociaż byłem od niego daleko od tego granatu, zostałem ogłuszony i delikatnie poraniony tą falą uderzeniową. Super! No, bardzo mi się podoba odzwierciedlenie poszczególnych elementów. Choćby nawet ta animacja, jak go leczyłem, jak podałem mu morfinę. Morfina naprawdę za czasów II wojny światowej była identycznie w takich tubkach przechowywana. Kabar 1212, ten słynny... 1017, ten słynny nóż amerykańskiej piechoty morskiej, który się tutaj pojawił, zapalniczki Zippo. Widać masę serca włożoną w tenże tytuł. Na razie jestem totalnie nim zafascynowany. Powiem wam szczerze, no kurde, od czasów Call of Duty... No kiedy ja ostatnio w jakieś Call of Duty drugowojenne grałem? Od czasów Call of Duty World at War tak się fajnie nie bawiłem i powiem wam szczerze, no za wcześnie na to, żeby wyrokować, żeby określić jaki to jest tytuł, ale z chęcią go sobie potem podsumuję, czy rzeczywiście te pierwsze ochy i achy to są tylko takie początkowe, potem już będzie coraz gorzej, czy też być może się okaże, że to jest naprawdę gra sztosik. Bardzo się cieszę, że do niej zasiadłem. Przestrzegaliście mnie przed nią, ale powiem wam szczerze, na razie bardzo mi się podoba. Tylko takie delikatne jakieś akcenty, tak jak mówiłem. Na razie są takie delikatne zgrzyty, to znaczy gdybym miał się przesunąć na tą stronę 100% realizmu, plaża, bo domyślam się, że tutaj mamy przedstawione typowe lądowanie na plaży Omaha w Normandii, ta plaża była znacznie szersza, klify były znacznie wyższe, więc to wszystko powinno być jeszcze większe. Do tego te walki tutaj trwały bardzo długo, walczono o każdy metr ziemi, o każdą pięć ziemi, tutaj to wszystko bardzo ekspresowo zostało popchnięte. Myślę, że takim grom by wcale nie zaszkodziło, gdybyśmy na przykład na tej plaży ostrzeliwywali się przez, załóżmy, 5 czy 8 minut, zanim dopiero do tego klifu dojdziemy. Mogłoby to być fajne i przecież czemu akurat musimy przebiegać przez te lokacje, skoro są tak fajnie wykonane? Takie moje subiektywne zdanie. Inna kwestia, te zapory przeciwczołgowe, no idiotycznie ustawione w tej grze, totalnie z dupy. Jeżeli ktoś jest po prostu jakkolwiek zaznajomiony z realiami historycznymi, ten będzie widział idiotyzm tego, natomiast przeciętny gracz przeleci dalej, nawet tego nie zauważy. Do czego jeszcze bym się mógł doczepić? No cóż, z pewnością bym się mógł przede wszystkim doczepić do tego, że plaża Omaha była też zaminowana. Tutaj tych min w ogóle nie pokazano. No ale to jest taka bzdeta, powiedzmy, to już może troszeczkę przesadzam. Natomiast to, z czym nie przesadzam, spolszczenie. Bardzo wielu ludzi narzeka na to spolszczenie. O, na razie jest okej, na razie jest fajnie i powiedziałbym, że jest bardzo dobrze zrealizowane. Raczej mam pozytywne odczucia, chociaż też się pojawiają w nim zgrzyty. Na przykład ten sierżant Pearson chyba. Pearson on był chyba tak się nazywał, Pearson. No ludziska, dobra, na froncie to jeszcze rozumiem, gościu ma dziwny głos, ale dobra, rozumiem, na froncie to się wydziera, to... Okej, w porządku. Pierwsza scena, gdzie jesteśmy, spokojnie sobie siedzimy jeszcze na statku desantowym, nic się nie dzieje, nie? Oni sobie rozmawiają na zwykłym diapazonie, prawda, na zwykłym takim przedziale głośności, tak se gaworzą, a tu nagle wchodzi sierżant Pearson i mówi: hej, co, żołnierzu, co, a ci w dupę dam! No i to był taki delikatny niesmak, bo to nie pasowało w ogóle do tej sytuacji. Widać było, że oni musieli to spolszczenie chyba robić na szybko i jeszcze nie widzieli kontekstu tej sceny, a gościu już musiał coś zagrać, prawda? A jako że gra wojenna, to myślał, że no trzeba po wojskowemu. No i to tak wyszło, jakby ten sierżant Pearson był takim człowiekiem, że nie wiem, żona podaje mu jajecznicę w domu, a on mówi: podaj mi jeszcze sól, kobieto! No, ale poza tym naprawdę jest fajnie i ogólnie mocne 10 na 10 na razie. Jak się to będzie zmieniało w przyszłości, to zobaczymy. Mam nadzieję, że wam się podobało. Mnie się strasznie mocno podobało. Jestem potwornie przepełniony adrenaliną. Ręce mi wręcz latają. No, coś cudownego. Banan od ucha do ucha. Zobaczymy, jak to będzie dalej. Na razie ode mnie to tyle. Widzimy się w przyszłości na kolejnych podobnych i innych materiałach na tymże kanale. Jeżeli wam się podobało, nie zapomnijcie o łapkach. Jeżeli chcecie wspierać kanał, nie zapominajcie także o Patronite. Hej ludziska, cześć.